Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Konrad, a to jest kolejny odcinek symulatora Derivali i dzisiaj jedziemy sobie z Tartaku na fabrykę towarów i miasto. Odpalamy nasz ciężki sprzęt. Jedziemy na zdawnik kierunku na jazdę do przodu, luzujemy wszystkie hamulce. Ręczne wagony są podpięte. Ile my tu mamy brutto? 234. 216, więc około 500 ton. Aby tutaj nie przedłużać. Nie przesadzę. Czy w SM na przykład by było, czy w OWC coś na fabrykę towarów i miasta? A my wyjeżdżamy, jedziemy. Plan jest taki, żeby pojechać tędy i to już po prostym odcinku. Zobaczymy, czy się to nam powiedzie. To powinno być chwilowo z górki. Ale droga, jak widać, jest kręta. I mam nadzieję, że niezbyt górzysto, jeśli chodzi o podjazdy strome. Wagony jadą. To by nic aby na pewno nie zostało. Ładna rzeczka. Przed nami 40. Będziemy się tutaj nie wiadomo jak rozpędzać, bo to jest bez sensu. Gdzie jest 40? My się wspomożemy trochę hamulcem silnikowym. Aby mieć pewność, że nic z zakrętu nie wypadniemy. No a nisko umiejscowiony środek ciężkości, więc uważam, że nie powinno być to najmniejszych problemów. Był wskaźnik, że jest 50, nie? Jego też tak żwawo i ochoczo przyspieszyłem. Już jest 40, więc hamujemy. Jeszcze bardziej hamujemy, bo tu 30 przed nami. My na najbliższym rozjeździe w prawo.
nawet jakoś to nam idzie. Cóż, też nie może być za łatwo, bo wtedy gra by stała się nudna. Czy prawda? I 40. Póki co nie ma co szarżować. No ładnie już widać CSW po naszej lewej. A my tam nawet nie będziemy próbowali zajeżdżać, żeby coś brać. Na tym ostrym zakręcie, widzicie, nawet nie weszliśmy na ten ostrzejszy dźwięk takiego ostrego piłowania szyn. Gdzieś powinna być właśnie 50. Światła mamy najmocniejsze włączone. Z tego, że jest 50, i zaraz i tak będzie 30, więc nie ma sensu tutaj się za mocno rozpędzać. Już są te strzałeczki, to oznacza, że jest prędkość zmieniana o 20 km na godzinę w kierunku. Strzałeczka nam pokazuje. Tu już było ostrzej. Było mało przyjaźnie. W tamtym łuku. Dobrze, jest w prawo ustawione. Ile? 30 w prawo, dobrze. A tu było ostrzejsze szarpnięcie. Super. Ciśnij, malina, ciśnij. Teraz cały czas prosto. Musieli się trzymać lewej strony tym razem. Nie ma co się zatrzymywać. Na FM nie wiem w sumie. Ja sobie ten przyrząd na wszelki wypadek. Lewo 30. To ma być. Dobrze, no w sumie. To wycia dziś ostrzejszy łuczek. Poczułem tylko klawisza. Mam nadzieję, że wszystkie wagony z nami jadą.
czy może spróbujemy na tym FM się zatrzymać? Próbujmy w sumie. Może akurat coś będą mieli, jakiś logistyczny czy coś nawet. Nie tutaj, bo tu jest OWC, tylko na następnym. Się świeje, nie? Gospodarstwo rolne. Prawo i lewo, super. Hamujemy. Dwieście osiemdziesiąt osiem ton to chyba troszkę za dużo. Moim zdaniem to już by była lekka przesada, 288 ton brali do tego. A te trzy puste wagony? 6000 biorę. Ach. Nie biorę. Już po co ja tu się zatrzymywałem? Ech. Bez sensu. Myślałem, że jeszcze będę mógł. To nic. Jedziesz, panie. To jedź. Co? Bez sensu było się tutaj zatrzymywać. Teraz na lewo. Mamy na D5 i te wagony zostawić. Jakby to było lekko pod górę, ale nie wiem. Nie było żadnej informacji. Jest na równo, nie wiem.
bo my w sumie stąd, z tego tartaku pojechaliśmy tutaj i teraz się zrodziliśmy, dacie kółko, nie? A pamiętaj, żeby tutaj zwrotnicę przestawić, bo tu będzie na pewno źle ustawione. No panie. Idzie pod górę na pewno. No jest, jest. Więc nie ma co, od razu redukcja wskoczyła i... Trzeba się z tym uporać. Lejki. Muszą podjechać. Lewa stąd i na prawo. Jeszcze stare bezpieczniki, nie? Starego typu. Powinno być przeszklone i tu powinno być widać taki drucik i wtedy można było stwierdzić, czy był przepalony. Aby tylko tu podróżki nie było i będzie super. Płasko ma być, widzicie? Fajnie. To już nam się coś chociaż udało. Już teraz górki pójdzie. Mi się wydaje.
czas okolice 70. Silnik cały czas na najwyższych obrotach pracuje, aż zamilkłe. Wagonów brakuje? Czy mi się tylko wydaje? Czy mało? Mi się wydaje. Może mnie straszy, mam nadzieję. Nie zostały gdzieś po drodze. Minus 3 plus, plus. Plus to ciśniemy od razu. Trzeba się zastanawiać. Kawałek jeszcze do tego GF jest. Tam podjechać, żeby nie musieć targać tutaj drugiej lokomotywy. Jeśli byliśmy tam na tej stacji, mogliśmy od razu zobaczyć, czy nie ma drugiej lokomotywy DH4 tam. Sobie podpięli. No dobra. Już jesteśmy tutaj, to nie ma co się cofać do przeszłości. Zdaniem jesteśmy tu, więc jesteśmy już na dobrej drodze. My na D. Jedziemy przodem albo wycofamy, ale ja bym był za tym, żeby jednak tam wcofać.
No bo i tak będziemy musieli na naprawę jechać. Wężem go na nadmierne obroty przyciągnął. Właśnie przestraszyłem, żeby silnika zaraz nie wywaliła. Prosto przez B i na prawo. Też robimy prosto przez B i na prawo. Jeszcze rezerwę temperaturową lekko, ale mamy. Warsztat. Okej, super. Że to ty jedź, ja sobie tutaj ładnie poczekam. Będziemy hamować. Okej. A, no tak nie do końca, okej, nie? To pójdzie zobaczyć, czy D5 jest puste. D2O. D4O. D5I. Dobrze, jest puste, można cofać. To nie jest przewóz logistyczny, tylko towarowy. Lecimy do lokomotywy. Chwilę to zajmie oczywiście, no ale cóż. Nie mamy manewrowego niestety. Wyluzowane, wyluzowane, więc cofamy.
w coś uderzymy, to poczujemy. To się zawsze mówiło. Zawsze mówiono, jak się jeździło samochodem. Jedź, cofaj, cofaj. Jak w coś uderzysz, to poczujesz, nie? Oczywiście tyczy się to osobówek, bo czasami ciężarówką, jak w inną czy w coś, to by raczej chyba nie poczuł. Tego, co czasami się nagrania widzi. Deszcz zaczął padać. No i na zły, żebym jeszcze mniej widział. Że to tam się ledwo co mieściło. Zawczasu zahamowujemy. Dobrze, więc wagony zostawione. Jemy w takim razie do budynku stacyjnego, ale wiecie co, już wiem chyba co będzie nie tak. No nie, jednak jest w porządku. Czas wykonania, czas premiowy, nie? Dziewięć? A, bo tu wyskoczyło. Nie. Yeah. No i to już lepiej. Super. 111 tysięcy. Tak można żyć. Dzieje tylko, że to jakieś lokomotywy są, nie? Są, ale nie takie, co ja bym chciał. Tylko te dwie tutaj stoją. I nic poza tym. Fajnie. Jedziemy póki co na warsztat naprawić lokomotywę, nie? Tą. Można było licencję sobie jakiś kupić. Tam te dwie lokomotywy to tak nie do końca mnie rajcują. Liczyłem na tą DH4, nie? Uda nam się uzyskać. Okej. Już nie ma co, trzeba cofać.
Miałeś już iść lokomotywa na zasłużony odpoczynek. Czemu to tu nie chce wejść? No super. A. Energia elektryczna? Czemu? Bez sensu. No, najlepiej. Dalej, dalej. Koła, napęd. 4000. Bardzo dobrze. I stój tutaj, a my idziemy robić małe zakupy. Mamy 100 000. Czemu 116? W jakiej racji? Nie wiem. No dobra, mniejsza z tym. To jest za 200 000, DH4 jest za 50. Właśnie tą DH4 byśmy chcieli sobie kupić. Super. Czterdzieści tysięcy możemy sobie wziąć materiały niebezpieczne pierwszego stopnia. Super. Popatrzmy się, co my tutaj mamy. Port i miasto, nawet w miarę dobrze płacą. Też jest port i miasto. Niestety na trzecie zlecenia równoległe mnie nie stać. Mamy kupić. Mamy dwa takie na port i miasto. Po drodze zatrzymał się w SM i zobaczył, czy tam nie ma lokomotywy, bo tam powinna być. Ale o tym jeszcze pomyślimy w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.